Dzień dobry wieczór. Witajcie w Humigray. W dzisiejszym odcinku chcemy wam przedstawić nowy magazyn White Dwarf. Jest to magazyn z sierpnia 2019 roku. No zobaczmy co tam ciekawego w samym magazynie. Pomijam pierwsze strony, bo to zazwyczaj są jakieś informacje, listy piszących czytelników, odpowiedzi i przejdźmy do pierwszego moim zdaniem bardzo ciekawego artykułu. Phil Kelly wyjaśnia w tym artykule: Jak tworzyć klimatyczne bitwy, klimatyczne kampanie i klimatyczne lokacje, w których będą się te kampanie odbywały. Bardzo ciekawy artykuł dotyczy nie tylko Age of Sigmar, ale również Warhammera 40 czy też już 41. Kolejne, kolejna rzecz, która na za pewno zadowoli graczy Age of Sigmar, czyli Tom Nowy. A, przepraszam, tutaj jest tylko zapowiedź tego tomu, to jeszcze trochę wyprzedziłem. Tu mamy rule of, Rules of Engagement, czyli mamy taką mini instrukcję, mini tutorial, jak zweryfikować zasady, których nie jesteśmy w stanie dobrze odczytać, czy też nie, nie mamy pewności, czy dobrze je odczytujemy. Można to zrobić poprzez tutaj podaną ścieżkę. Mamy adres e-mail, który jest tutaj e, e, aos.faku małpa.gw.plc.com i pod ten adres można wysyłać bezpośrednio pytania. Tim, który tworzy reguły do Edge of Sigmar będzie starał się na nie odpowiedzieć. Jednak nie spodziewajcie się takiej bezpośredniej odpowiedzi na maila. Po prostu, jeżeli dana odpowiedź nie została już udzielona, na stronach oficjalnych Games Workshop, no to prawdopodobnie odpowiedź na to pytanie się tam powinna pojawić. Także raczej nie spodziewajcie się bezpośredniej odpowiedzi, ale raczej tego, że ktoś dopisze Wasze zapytanie po prostu do oficjalnego Frequently Asked Question, czyli FAQ. Czyli tu mamy taki artykuł, który mówi nam krok po kroku, jak odbywa się ta procedura. Tutaj przechodzimy Tom of Celestial The Cempiternals jest to taki nowy, nowy odłam, powiedzmy sobie Celestialów. Mamy tutaj jego opis taki fabularny, pokazujący tło, skąd się wzięli, jakie mają cele i mamy tutaj również już taki organizacja tego, tego zakonu i są różne informacje na temat samego zakonu, organizacji mamy tutaj też jego, jego takie jednostki, które się pojawią w tym zakonie, czyli Lunsa Galmorina. Tutaj jest z kolei kolejny taki artykuł mówiący nam o tym, jak malować. Tutaj akurat mamy Heldenhammerów, Anwils of Hel Heldenhammer, i jest tutaj krok po kroku pokazana procedura malowania tych figurek. Day Who calm Dead, czyli dalszy ciąg, ciąg dotyczący sempiternals, sempiternals, trudne słowo, i tutaj mamy znowu opisane właśnie te E, a przepraszam, bo to już jest mortal, przeszedłem dalej. Dobrze, czyli tutaj są jeszcze e, pokazani e, bohaterowie i e, figurki tego zakonu ich ubarwienia. E, tutaj mamy generalnie taki artykuł na temat, e, jak budować i, i, i malować własne. E, Armię, tylko że tak dostosowane do, do tych miejsc, w których one będą występowały, czyli wiadomo, że w poprzednim, nie wiem, czy kojarzycie, ale w poprzednim magazynie White Dwarf był taki artykuł mówiący o tym, żeby starać się też malować swoje armie w kolory tych planet, na których one walczą, no i tam był taki dosyć szeroki artykuł i tutaj też jest właśnie, jak malować poszczególne armie, pokazane są kolory, no czyli jak dopasowywać kolorystycznie nasze armie do światów, w których będą one występowały. No i to jest taki dosyć szeroki artykuł. Jest jeszcze konwersja modeli podana. Tutaj mamy. Też podane już takie konkretne dane na temat malowania Realm of Light. Jest to tutaj z kolei sceneria do której będziemy, mamy tutaj dopasowane kolory, jakich możemy użyć do malowania tej scenarii. Przechodzimy do Warhammera 40.000. Echos of Warp, no to są takie artykuły, które mówią o e, rozwoju samego Warhammera 40 tysięcy. No i tutaj też właśnie jest, jest fajnie pokazany ten. E, tutaj jest właściwie artykuł mówiący o tworzeniu właśnie klimatu podczas gier. Kiedy będziemy starali się tworzyć jakieś klimatyczne, klimatyczne scenerie to żeby to nie były płaskie stoły tylko jednak jakaś sceneria która budzi nie dość że klimat no to jeszcze w jakiś sposób urozmaica samą walkę. Tutaj mamy The, War, The Warlords of Vigilius to jest taki artykuł mówiący o czterech różnych armiach, które właśnie na Vigiliusie była taka kampania, którą oni sobie tutaj tworzyli. No i mamy tutaj pokazane poszczególne armie, do niektórych dorzucone są również informacje na temat schematu kolorów, w jakim były malowane. Także taki ciekawy artykuł od kogoś, kto Tworzył tę armię i malował. No i ma, mamy oczywiście tutaj jeszcze ostatnią z tych czterech: Walk soft and Carabigan. Aha, czyli ch choć delikatnie i nieświelkie działo. No tak, mamy tutaj e, repulsora egzekutyonna. Ogromny czołg który gdzieś tam on nawet chyba na czołg, to nawet chyba nie jest czołg, tylko on, on po prostu unosi się nad powierzchnią. Także mamy tutaj coś takiego. No i mamy tutaj kolejny artykuł już o Fallen Lords of War, czyli o Chaos Knightach. No, i też mamy pokazane kilka przykładowych malowań tych Chaos Knightów. Bardzo fajny, bardzo fajny, taki fabularna taka fikcja, znaczy fabularny kawałek o Gwardii imperialnej, która walczy z tyranidami. No, że tak powiem, dość, dość ciężka sytuacja z przegranych pozycji, ale mimo wszystko bardzo, bardzo fajnie napisany kawałek fabularny, także warto sobie go przeczytać. Myślę, że ci, którzy grają w Gwardię Imperialną na pewno e, poczują, że e, tworzy fajny klimat. E, tu mamy taki battle report dotyczący już nowego systemu czy nowego systemu, systemu do dużych bitew, czyli Apokalipsy The League w e, i e, właśnie tutaj mamy cały, e, całą rozpiskę tego wszystkiego, co tam się działo. Walczyły tam ze sobą trzy armie, jeżeli dobrze pamiętam. No i jest to, jest to cały Battle raport. On dosyć dużo miejsca zajmuje, także przelecę go, bo jak będziecie chcieli sobie poczytać, to zawsze można sobie tą gazetkę kupić. Gast to jest Gast Forge. To jest taka najnowsza makieta, którą można prawdopodobnie będzie już niedługo zakupić. Może już można kupić. Jest to makieta w takim świecie chaosu, fabryka potężna jakaś. No i na, na, na terenie tej fabryki, oczywiście, możemy rozgrywać bitwy. No i mamy tutaj schemat malowania tej fabryki, pokazane elementy. I jak tą fabrykę sobie posklejać i stworzyć. No i tutaj mamy Golden Demon, czyli powiedzmy sobie, wyglądające czasami na wręcz nieosiągalne jakościowo figurki, które są tutaj pomalowane. No, myślę, że no trzeba mieć naprawdę bardzo duży talent, żeby w ten sposób te figurki malować. Czyli małe takie arcydzieła. Może pominimy, nie dołujmy się, bo tutaj jest tego dosyć dużo. Dobrze, Golden Demon się nam skończył i mamy Blood Hunt, czyli krwawe łowy. Jest to znowu fabuła wrzucona w świat, znaczy wrzucająca nas w świat Warcry, gdzie dowiadujemy się różnych ciekawych rzeczy na temat Untamed Beast. Także też polecam do przeczytania. Glory of Points, czyli ciąg dalszy artykułu Night World tutaj akurat Dave Sanders kontynuuje swoje opowiadanie o właśnie Glory of Points, w, w poprzednim numerze też był taki artykuł, no i coś co mnie na początku bardzo ucieszyło a później troszeczkę rozczarowało, bo myślałem, że będzie tego więcej, ale mamy Piercy Pies Awaits, czyli Pies, czyli jest to most, nie przepraszam, nie most, tylko port można powiedzieć, do którego cumujemy w momencie, kiedy do Blackstone Fortress y, próbujemy się dostać. No i tam w Pirsi Pajs, jak wiecie, zazwyczaj jest tak, że w momencie, kiedy wracacie z misji, wracacie bezpośrednio na swój statek. A tu mamy takie alternatywne zasady, które pozwalają wrócić nie tylko na statek, ale również wrócić tak jakby na taką indywidualną wycieczkę do samego portu. No i tutaj mamy różne przypadki, co się może zdarzyć, jakie efekty możemy ponieść właśnie próbując tych takich indywidualnych wycieczek do tego pozbawionego prawa portu, gdzie jeżeli zbyt długo nas nie ma, to mogą nam pociąć na żeletki nasz statek i nie będzie do czego wracać. Heavy Metal, bardzo fajny obiekt Source Light, czyli to jest taki e, Object Source Light. To jest taki artykuł mówiący o tym, jak malować figurki, żeby osiągnąć efekt światła padającego na figurkę. Bardzo ciekawy artykuł, fajnie pokazane zasady krok po kroku, jak to robić, żeby. Ten efekt był jak najbardziej realistyczny. No i tu mamy cały czas właśnie takie pokazane figurki, które właśnie używają tej metody. No i Blood Bowl, czyli krwawy futbol, tak prawdopodobnie to się zwie, czyli futbol amerykański w wykonaniu przedstawicieli Age of Sigmar i innych ras. Także tutaj możemy sobie zagrać. No i tutaj są zasady specjalne i kilka tapelek dotyczących postaci. Jest jeszcze tutaj oczywiście Vox Chatter, czyli Inside the Studio. I tu mamy takie informacje na temat tego, co tam się pojawiło u nich w studiu, co tam ciekawego zmajstrowali. No i to właściwie dużo zdjęć tylko. No i oczywiście jeszcze kilka. Tutaj knajtów, tylko to już nie są o sklepie Primaries Dark Angels. Next mod pojawi się Primaries Dark Angels. Hmm, to jest ciekawa rzecz. Dobrze. No i oczywiście informacja o tym, że możecie ten magazyn sobie zasubskrybować. Polecam kupowanie go w lokalnych sklepach. Tutaj jest z, z figurkami Games Workshop. Zapraszam również do naszego sklepu osnowa.pl i tam znajdziecie również ten magazyn. A jak będziecie chcieli, to możecie zakupić u nas również różne Artykuły z asortymentu Games Workshop. No i to tyle w tym odcinku. Zapraszam Was na kolejne. Na razie, cześć.